Nieco odeszliśmy od samorządu, tak? Ja mam pytanie właśnie do pana Hausnera i do eksperta. No jak to jest, Krzysztof Jagielski, Młodzieżowy Komitet Wyborczy z Bochni, że do samorządu wybieramy właśnie ludzi, których uważamy za specjalistów, za których uważamy, że mają autorytet, natomiast polityków, których wybieramy na ten wysoki szczebel, to są politycy, za których potem się wstydzimy i czujemy się często zażenowani tym, co robią. Jak to jest w ogóle? Czy na szczeblu lokalnym sobie daje następną radę, a na tym wysokim nie? Wiadomo dlaczego, dokładnie. Z tego prostego powodu, że w wyborach centralnych jest telewizja, a w wyborach lokalnych ona się nie może podzielić na 100 miast i miasteczek. Ludzie wybierają bez telewizji i dlatego wybierają w miarę rozsądnie. Panie profesorze. Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że i PiS, i Samoobrona, i LPR, nawet jeżeli w przypadku tych dwóch grupowań ten elektorat jest w tej chwili mniejszy, ma swój elektorat. I ja nie sądzę, żeby tak naprawdę ci, którzy są wierni tym partiom, naprawdę się koniecznie wstydzili. Będą raczej przyjmowali, że jest to spisek, że ktoś to zmontował. Więc to niekoniecznie jest takie proste rozumowanie. Natomiast ja powiem tak, że jeżeli pytanie brzmi o to, czy polityka ma wpływ na gospodarkę, to całe szczęście, że ta polityka, która jest w mediach na co dzień, ta polityka afer, polityka szukania agentów, nie ma wpływu na gospodarkę. Z tego punktu widzenia myśmy osiągnęli bardzo dużo, że to nie ma żadnego znaczenia na zachowanie rynków finansowych i przedsiębiorców. Natomiast nie chcę przez to powiedzieć, że w ogóle polityka jest bez znaczenia z punktu widzenia warunków gospodarowania, takiej polityki, której Polska potrzebuje, po to, żeby sensownie między innymi zagospodarować te pieniądze, żeby te pieniądze Polsce nie zaszkodziły, takiej polityki ja szczerze powiedziawszy nie widzę. Chcę na przykład na jeden problem zwrócić waszą uwagę. My dostajemy miliardy euro, tylko te miliardy euro, jeżeli nie ograniczymy zbędnych wydatków, będą powodowały zwiększenie wydatków publicznych w Polsce w ogóle. O właśnie. Będą prowadziły do zwiększenia wydatków publicznych. Więc jeżeli teraz nie będzie naprawy podjęcia programu, który proponowałem, nie chcę dyskutować, czy moje rozwiązania były najlepsze, ale pójścia w tym kierunku, to my więcej zapłacimy za użycie tych pieniędzy, niż to nam pomoże. I to jest rzeczywisty problem. I o tym problemie warto dyskutować. Naprawdę. Jak rozwiązać tą sytuację? Jak wymusić na to, żebyśmy nie leczyli naszych patologii w ten sposób, że będziemy po prostu dawali plastry za pieniądze unijne, tylko żebyśmy rozwiązali rzeczywiste problemy. Ja cieszę się bardzo, że jeśli o ten temat chodzi, to jest pełna zgodność między nami. I w związku z tym chciałbym... No bo teraz pan mówi poważnie, a nie do śmiechu. No. Chciałbym, żebyśmy poruszyli jeszcze jeden temat z naszej tablicy. Lustracja po polsku. Budowcy. Czy prawda nas wyzwoli? Może zacznijmy od Krzysztofa Szczerskiego. Prawda nas wyzwoli? Ja jeszcze słowo tylko do pytania, bo chyba nie było na nie odpowiedzi. No oczywiście jest tak, że w wyborach lokalnych ta perspektywa polityki lokalnej jest na tyle bliska, że jesteśmy w stanie realnie ocenić wartość poszczególnych polityków, stąd wybieramy ludzi bardziej wahowych. Ta polityka ogólnopolska jest naprawdę oparta wyłącznie na tak zwanym kredycie zaufania, a ufamy bardzo różnym ludziom, stąd to tak naprawdę są po prostu różne perspektywy i różne możliwości realnej oceny jakości ludzi w wyborach lokalnych, w wyborach ogólnopaństwowych, więc tak naprawdę to jest, pewnie stąd się bierze troszkę, czy lustracja nas wyzwoli. Prawda zawsze wyzwala. Ja jestem absolutnie tutaj w tym sensie bezwzględny i uważam, że warto zapłacić każdą cenę za prawdę o samym sobie. A także w sensie społecznym, dlatego że historia nie jest bez znaczenia dla polityki bieżącej, a tym bardziej dla planowania przyszłości, bo człowiek bez, czy społeczeństwo bez historii to jest jak człowiek bez pamięci. Jeżeli my nie mamy pamięci własnej, to też nie wiemy, czy ten, któremu podajemy właśnie rękę, czasami nie zbił nas wczoraj, prawda? Więc musimy wiedzieć, czy nie ukradł nam pieniędzy dwa dni temu, prawda? Więc musimy mieć pamięć, a pamięcią społeczeństwa to jest właśnie historia, a lustracja jest częścią odtwarzania czy odzyskiwania pamięci. Czy odzyskiwania się tym zajmą historycy, a nie politycy. Bo niestety obawiam się, że obecna lustracja polega przede wszystkim z zjawiskiem politycznym, a w mniejszym stopniu historycznym. Wie pan, ja myślę, że lustracja mówią się historycy, tylko historycy mogli działać. Teraz o lustracji mówią politycy i właśnie... Historycy też. Upolitycznieni. Historycy, tak jak profesor polityki. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy zamknęli ten temat głosami wszystkich naszych gości. Panie prezesie. Znaczy, ja traktowałem lustrację, którą zgłaszaliśmy 15 lat temu, która przeszła przez Sejm, została sparaliżowana, przez agenturę oczywiście,
jak pan mówi, to spiskowej teorii dziejów, nie ma sprawdzić biografię sędziów sądu, trybunału, który to sparaliżowali. Otóż, proszę pana, ta lustracja miała na ujawnienia, tak jak się pan chce. Natomiast rzeczywiście jest prawdą, że na przykład PiS traktuje to jako zemstę polityczną, jako walkę o stołki, prawda, teraz my, prawda, wyrzucić tamtych, zająć ich miejsce. To jest prawda, niestety. I ja się zgadzam, że to powinni robić prawnicy, historycy, jacyś tacy ludzie, a nie politycy. Ale przecież zdaje pan sobie sprawę, że te dokumenty Szapy Lesiaka, to były ujawnione tylko te dokumenty, które mówiły, jaką ważną partią jest PiS, PC, jaki był prześladowany i tak dalej. Żadne inne tam nie były pokazane. Panie profesorze. Znaczy ja generalnie uważam, że zamiast tej dzikiej i służącej bieżącej rozgrywce politycznej lustracji, no powinna być lustracja, która daje wszystkim równe szanse i sąd powinien rozstrzygać, jeżeli ktoś ma wątpliwości i uważam, że po prostu obywatele, tak jak w Niemczech, powinni mieć dostęp do akt, które tworzyła w stosunku do nich Służba Bezpieczeństwa, a ludzie powinni móc spojrzeć, poza oczywiście kwestiami obyczajowymi w te akty, i wyrobić sobie zdanie. Sprawa wątpliwych powinien rozstrzygać sąd. I im szybciej dojdziemy do tego punktu, tym szybciej będziemy mieli to za sobą. A trzeba o tym, co było w Polsce komunistycznej, tak, ale sprawa, mówić. Ale w sprawach Jurczyka i Wałęsa. Tak, i będziemy mieli to za sobą i będziemy się mogli zająć tym, co naprawdę w tej chwili decyduje o przyszłości, a nie ciągle być tam gdzieś w stanie. Już zupełnie na zakończenie chciałem zapytać doktora Krzysztofa Szczerskiego. Pana nie pytałem. Zdaniem pana, najważniejsze wydarzenie tego roku, tego roku. Najważniejszym wydarzeniem tego roku dla mnie przynajmniej jest chyba próba podjęta, nie zrealizowana, ale podjęta próba zmiany kursu polityki w Polsce. Rzeczywiście to, co było nazwane IV Rzeczpospolitą, to dzisiaj wiemy, że nie zostało rozpoczęte naprawdę. Było przynajmniej próbą, pierwszą, realną próbą od 15 lat, pokazania innego sposobu myślenia o państwie polskim. To jest rzeczywiście najważniejsze wydarzenie tego ostatniego roku. Ja się bardzo cieszę, że przy tym, co powiedział dr Krzysztof Czerski, wszyscy kiwamy głowami. Dziękuję bardzo. No tak, pod warunkiem, że mówimy, że to jest nieudana próba, to no tak, jest zgoda. Po prostu kompletnie nieudana. Po prostu jej nie ma.